uchwały. Przechodzimy do kolejnego punktu. Wolne wnioski. Ja mam proszę bardzo. W związku z tym, że już któryś raz proszę i władam zainteresować się Bieżanowską, szczególnie tu kieruję do radnych Prokocimia, którzy jeżdżą Bieżanowską, na której jest dziura na dziurze. I nie ma żadnego odwetu. Cały czas stoją te słupki, które się przewracają. Koło cmentarza na Bieżanowskiej dziura, od cmentarza w kierunku ulicy Telimeny dziura, ja już mówię o ulicy Telimeny, co tam się dzieje. Ja bardzo bym prosiła, żeby naprawdę, byśmy jechali ostatnio i były kałuże i szczęście, żeśmy jechali wolno, bo jechał przed nami rowerzysta. Gdyby troszkę szybciej jechał, to wpadłby w taką dziurę tutaj przy... przed Telimen jest też dziura. Jak się skręca z Barbary w kierunku Starego Bieżanowa, też stoi pałąk. Na szczęście stoi, tylko widać, że jest dziura. Ale na całej długości Bieżanowskiej są dziury i bez reakcji. Ja dzwoniłam dwukrotnie, więc nie wiem, nie możemy wystosować pisma o natychmiastowe usunięcie dziur. Pani Wasiu, jest taka sytuacja, że pan Duda, inspektor nadzoru, który się tutaj interesuje tym, on twierdzi, że po prostu nie ma środków na to, żeby uruchomić klejenie tych dziur. A ja usłyszałam przez telefon, nie od pana Dudy, tylko od drugiego pana, tylko on się nie zdążył, tak mi się szybko przedstawił, że nie zdążyłam zapisać. Powiedział, proszę pani, mamy na to przeznaczone 250 tysięcy, to było jak się były roztopy. To jest nic. 250 tysięcy na przepraszam, 250 tysięcy na zaklejenie dziur na ulicy Bieżanowskiej, na ulicy na Kozłówce i na ulicy, wymieniam mi ulicę. Ja powiem tak państwu powiedzieć. Tak, dobrze, żeby ten, bo myślę, że tu będzie więcej tych wniosków. Wracam się jeszcze raz, nie wiem, do końca tygodnia. Ja ponownie pismo, tak jak było ostatnio. Jakiś tam skutek był ostatnio, gdzieś tam te dziury znikły. Prosiłbym bardzo jeszcze raz na maila dzielnicy przysłać informacje, gdzie są dziury. Ja już fotografuję i przyślę konkretnie. Ja wyślę do Rzeczniku Sądziałek w piątek. Ja wydałem dwukrotnie już pusma do Rzeczniku tej sprawie, więc wyślę trzeci raz. To dajmy do piątku, żeby mógł sobie w piątek to wysłać. Czy są jeszcze jakieś wolne wnioski? Proszę bardzo. W związku bo ta sytuacja stanych dróg po zimie naprawdę jest bulwersująca wszystkich. Czy na sierpniowe posiedzenie nie można byłoby poprosić aby żeby wytłumaczył tą sytuację? Bo z tego co ja się orientuję, to pan przewodniczący będzie pisał drugie albo trzecie pismo. Tak. No ale trzecie. A taka argumentacja, że ja myślę, że oni nie mają pieniędzy. Trzecie. Nie, ma nie no ludzie. Dobrze. Wystarczy przejechać jakąkolwiek ulicą. Po inne lata jeszcze śnieg dobrze nie stopił do Tania. W tej chwili naprawdę dziura na dziurze, a jeszcze to co Basia mówi, jeśli jedzie się chwili, kiedy są opady deszczu, a trzeba się przygotować do tego, nie spodziewać. Te opady będą krótkie, ale bardzo intensywne. Dziury są pokryte i naprawdę kiedyś może dojść do nieszczęścia. Przepraszam, czy mogę jedno słowo? Muszę wyjść, bo ja przeszłam nie trochę grzebi i no, jeszcze tę sprawę do załatwienia. Bieżanowska miała być zrobiona i było 19 milionów na nią. I w kwestii radnych miejskich leżało to, żeby tą ulicę dokończyć. Od Prokocimia do samego Starego Bieżanowa. W Starym Bieżanowie zabrano nam z powodziowych pieniędzy i zrobiono nam kuchu na 800-lecie Bieżanowa, że niby taki cacy koło pomnika zrobiono ten kawałek bieżanowski. I zarówno Bieżanowska, jak i Mała Góra, ten kawałek są zrobione z pieniędzy powodziowych. Powodziowych. Natomiast radni miejscy, taka jest prawda, nie dopilnowali, żeby te pieniądze utrzymać i żeby Bieżanowska miała jeszcze dalsza robiona. Dziękuję państwu. Czy ktoś chciał wolny wniosek? Ja jeszcze jedną sprawę. Zrobiliśmy niedawno remont chodnika i tarasu tutaj przed kościołem wzdłuż, jak idzie chodnik do Kerkura, prawda? Tak. Przy ostatnich intensywnych opadach zrobiła się rzeka. W tej chwili to się zrobiło, że tak powiem, powierzchnia do powstawania wody i do zalewania niższych terenów, nawet na ulicy Ogórkowej i Bieżanowskiej. Nie ma odpływu. Ta studzienka, która jest tam, w ogóle nie przyjmuje wody. Ja szłam w wodzie po kostki. Ja już nie mówię o tym, Grzegorzu, czy zauważyłeś ulica, jak jest wyprofilowana w Świkińskiej przy tym naszym przejściu. Ale ja nie mówię o tym. Chodnik, który jest nowy, on za chwilę będzie wypłukany, bo cały piasek z tych szczelin między płytkami jest wypłukiwany. I za chwilę będą płytki latać i będzie po chodniku. Po inwestycji, która kosztowała w końcu nas też dzielnicę.
Więc nie wiem, czy należałoby zrobić jedno, widziałam, że jeszcze, że tak powiem, dokładała się woda z rynny, która urwała się u pana wójcika, prywatnego właściciela, ale on tą rynnę będzie naprawiał, bo to szedł taki strumień wody, że to jeszcze dodatkowo jakby potęgowało. Ale tam wystarczy, tak jak Grzegorz mówi, krótkotrwały opad i my nie jesteśmy w stanie stanąć przy ulicy w odległości półtora metra do dzieje. Czy tak nie musimy stać, żeby jadące samochody nas nie schlapały z góry na dół. I to jest i z jednej, i z drugiej strony. A praktycznie tam jest, przy na samym przejściu jest taki dołek i tam woda się zbiera. Na samym przejściu. Na samym przejściu jest taki dołek i tam woda się zbiera i jest po prostu taka kałuża. Ale ja widzę, że po prostu ten cały chodnik jest cały czas zalewany. Przy opadach leje się normalnie woda, żeby bieg wody był, że tak powiem, spowolniony, to powinno być kaskadowe. Tu jest akurat piękny plac do tego, że ta woda sobie płynie ślicznie i tam ja mówię, jak na zjeżdżalni można sobie już było zjeżdżać. Tutaj no, trzeba by było jakoś tam, nie wiem, czy tą studzienkę bardziej udrożnić, żeby ona przejmowała wodę, czy jeszcze dodatkowe jakieś tam przejęcie wody zrobić, nie wiem, jak to zrobić, żeby ta woda odpływała. Czy ktoś jeszcze chciał w wolnych wnioskach? Nie widzę. Ogłoszenia i komunikaty. Komisje, czy są ustalone, bo jak nie, no to dopiero będzie... 4 lipca jest Komisja Bezpieczeństwa. 4 lipca. O 17. O 17. Panie Komisji Edukacji, dobrze? Dobrze. 11 Komisja Sportu. Dobrze. 11 lipca to już było ustalone. Komisja Sportu. O 17. Dobrze, to dziękuję bardzo wszystkim Państwu za przybycie. Zamykam, udając się na ulicę.